nie wiem, kogo się tutaj spodziewać. Ja wiem, że to jest jakiś SCP, który przechodzi przez ścianę. Wiem, że to jest jakiś taki SCP, który nienawidzi mrugania, bo raczej nie możemy sobie w nim tutaj mrugać. Okej, dobra. Czyli już tutaj mniej więcej nam pokazuje, gdzie... No! To jest właśnie ten SCP, który wychodzi z właśnie... Spotkanie z creepypastami. Nie jest czymś fajnym. Juniorski, a ty myślisz, że jakby ktoś się z tobą spotkał, to by to było fajne spotkanie? Na pewno nie. No, siemanko, szanowanko, z tej strony Tommy. And welcome to SCP Containment Breach. Dokładnie, moi drodzy. Tak, po wielu, wielu latach błagań, próśb z waszej strony, w końcu odważyłem się, no, zainstalować SCP, tylko oczywiście w remake'u Unity. Zainstalowałem SCP, moi drodzy, i będziemy sobie troszeczkę grali w SCP Unity Edition. Jak sami widzicie, mamy już polską wersję, ponieważ z tego, co mi się wydaje, wcześniej tych polskich wersji nie było w Unity Remake, dlatego też tutaj na przykład zamiast wczytaj grę, wpiszę wczytaj gry i jest kwadracik. Ale to myślę, że nam nie będzie przeszkadzać. Miejmy nadzieję, że gra już w całości jest mniej więcej po polsku, ponieważ gra jest tak czy siak cały czas aktualizowana. Jest to wersja 0.58, czyli najnowsza, gdzie dodano parę nowych SCP. Moi drodzy, ja troszeczkę z SCP, no, miałem do czynienia, ale jeżeli się nie będę na nich znał, to pomagajcie mi w komentarzach i ogarniemy sobie fajną serię. No dobra, Juniorski, już przestań tyle gadać. Moi drodzy, jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał SCP, dajcie znać koniecznie w komentarzach pisząc hashtag potworex. Lecimy z tym, Okej, dobra, zaczynamy jak w jakimś tutaj śmiesznym, dziwnym pomieszczeniu. Oczywiście latareczki tutaj nie mamy. W prawym dolnym rogu, jak sami wiecie, możemy sobie tutaj mrugać. Też możemy szybciej sobie pomrugać. Dobra, i wydaje mi się, że ten gościu tutaj sobie już bardzo długo śpi, ponieważ on już też był w poprzednich wersjach. Oczywiście nie możemy sobie tutaj od niego latarki wziąć, aby się nam bardzo przydała, no niestety. Dobra, idziemy zobaczyć, z czym my tutaj to mamy do czynienia. Ja wiem, że ten filmik jest bardziej teraz taki troszeczkę instruktażowy i bardziej pokazuje, jak ja tutaj w tą gierkę lamie, ale myślę, że sobie tutaj ładnie, pięknie poradzimy tutaj wszyscy. Tak naprawdę to ja nie wiem dokładnie, gdzie mam iść. Nie wiem, kogo się tutaj spodziewać. Ja wiem, że to jest jakiś SCP, który przechodzi przez ścianę. Wiem, że to jest jakiś taki SCP, który nienawidzi mrugania, bo raczej nie możemy sobie przy nim tutaj mrugać. Gierka jest bardziej taka eksplorująca i szukamy chyba tutaj jakichś rzeczy z tego poziomu. Wow, level 1, dobra. Wydaje mi się, że już się tutaj wydostajemy i pójdziemy sobie tutaj do level 2. Gierka, mapka w ogóle jest cały czas nowo aktualizowana, czyli jak na przykład się teraz zabijemy, to później od razu ta mapka się na nowo wgrywa i ona jest całkiem inna, oprócz oczywiście początku. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy tutaj jakiś monitorek, którym pisze coś tam, notification, personal emails, ale niestety nie mamy jeszcze tutaj dostępu do tego komputera i nic tutaj nie możemy zrobić, ale... Ewidentnie możemy sobie wejść na ten komputer. No ja sobie chciałem tutaj poczytać, co tutaj jest napisane, ale niestety się nie da, tylko możemy sobie wskoczyć na ten komputer. Dobra, lecimy sobie teraz tutaj do góry sprawdzić, kto tutaj się znajduje. Miejmy nadzieję, że tutaj nikt nie będzie taki straszny. Dobra, level 2. Nie mam tutaj teraz karty level 2. Nie wiadomo, czy też już ten level 2 w ogóle jest dostępny. W ogóle, czy tutaj jakieś inne piętra będą dostępne. Dobra, mamy level 3, który jest najwyżej. Dobra, okej, dobra. Czyli już tutaj mniej więcej nam pokazuje, gdzie... No! To jest właśnie ten SCP, który wychodzi z właśnie... Dobra, bo tutaj mogłem sobie oczywiście jakiś autozapis zrobić. Coś tutaj jakieś dziwne odgłosy są. I widzicie, nie, to na razie jest tutaj wszystko to samo. Zobaczymy, no widzicie, i to już jest całkiem coś innego, a ja się chciałem dostać na ten poziom trzeci. Bo ten poziom trzeci jest taki, no wiecie jak, taki najlepszy, no. Ja w ogóle sobie mogłem tutaj wcześniej zapisać, a nie wiedziałem, że pod klawiszem F5 możemy sobie tutaj cokolwiek zapisać. Ej, ja w ogóle mogę bardzo długo tutaj oczy zamknięte trzymać. Wydaje mi się, że to będzie potrzebne do jakiegoś SCP, tylko jeszcze nie wiem jakiego, bo każdy SCP tutaj ma jakieś swoje odchyły, że tak powiem. Dobra, tu jest zamknięte. Tutaj sobie możemy wejść. Okej, dobra. I teraz, czekajcie, zobaczymy, co tutaj się ciekawego znajduje. Tutaj na razie niczego nie ma, to jakaś lodówka. I tutaj mamy game over, co to jest? Jakiś Mario chyba, press L to coś tam again. Widać, że tutaj sobie jak twórcy też grają w jakieś śmieszne gierki. Dobra, wychodzimy sobie stąd. Miejmy nadzieję, że ten SCP mi się tutaj za chwileczkę nie pojawi. Właśnie...
Właśnie o tego mi tutaj chodziło! No, no, no! Please, no! Zamykaj te drzwi za sobą! Ja nie chcę tam wrócić, nie? Ja nie chcę tam wracać, bo to jest... Ale tam coś ciekawego było, tam coś fajnego było. Dobra, wracamy się. Idziemy zobaczyć, co tam jest ciekawego. Miejmy nadzieję, że ten SCP tutaj nie będzie. W ogóle dlaczego oni mnie wszyscy tutaj atakują? Musicie koniecznie napisać w komentarzach, o co tutaj w ogóle biega. Dobra, on sobie teraz już stąd poszedł, więc ja sobie zobaczę, co tutaj się ciekawego znajduje. Cole Anderson? Jakiś Cole Anderson tutaj jest. Cole Anderson, Facility Resources, okej. Co on tutaj gra? W nic tutaj nie gra. Na jego biurku tutaj niestety wejść nie możemy. Czekajcie, bo ja bym tutaj tak bardzo chciał skakać, ale tutaj się skakać nie da. Dobra, idziemy teraz do tego biura zobaczyć, kto tutaj się teraz znajduje. Tutaj mamy jakąś karteczkę. Jakąś karteczkę teraz tutaj wzięliśmy. Dokumenty. Okej, Patreon, coś tam. Dokument placówki, Patreon Offices. Congratulations due to your, coś tam sobie, you have found your office. Nie. Ale dlaczego? Kto mnie teraz tutaj zabił? Ja tego nie rozumiem, no! Wydaje mi się, że on pojawia się tutaj gdzieś na dole. Najprawdopodobniej on teraz gdzieś był tutaj na dole i ja myślałem, że on jest u góry, a on był na dole i się pojawił i on mnie zjadł, no. Jakie to jest creepy. Ja się tutaj miliony razy zabiję, moi drodzy. Ja wiem, że to będzie takie lamerskie troszeczkę. Ale staramy się, Dobra, jesteśmy znowu tutaj. Ja tutaj szybko sprawdzę, czy tutaj coś się ciekawego znajduje. Nie, tutaj jakieś śmieszne dokumenty. Ja nie wiem, czy z tej gry się już tak jakby da uciec. Wiecie, o co chodzi, że musimy stąd uciec albo coś takiego. Czy to jest na razie takie prezentujące demo i tak dalej. Dobra, ja sobie tutaj zapiszę, bo nie ma tutaj na razie żadnego SCP-ka. Na razie się nie pojawił, a mamy teraz te dokumenty. A wydaje mi się, że ten SCP się tutaj za chwileczkę pojawi. Dobra, zamykaj, zamykaj te drzwi za sobą. Nie trać tutaj tak za dużo sprintu, ponieważ może ci się za chwilę bardzo, ale to bardzo przydać. Dobra, czyli tutaj ktoś jest? Nie, tutaj nikogo nie ma. Ale tutaj mam jakieś toalety. Miejmy nadzieję, że tutaj do tych toalet da się wejść, bo ja lubię zwiedzać toalety, nie wiem dlaczego. Dobra, tutaj niczego nie ma. Ja nie wiem, czy tutaj naprawdę trzeba wszędzie wszystko szukać czy coś takiego. Ale ja się boję, że za chwileczkę mi tutaj wyskoczy znowu ten śmieszny. Co? Ja nie wiem, co on tam do mnie gadał, ale ewidentnie ktoś się tutaj bawi też jakimś śmiesznym, nie wiem, co tutaj mam teraz powiedzieć. No nie, myślałem, że do damskiego się wejść nie da. Ciekawe, czy tutaj w ogóle te SCP-ki mnie znajdą, jak ja się tutaj skryję. Żeby nie było tak, że on tutaj na przykład w kiblu się za chwileczkę zrespawni albo coś takiego, ale wydaje mi się, że jak ja sobie tutaj te drzwi właśnie tak zamknę albo coś takiego, to on nie będzie miał szans tutaj wejść, nie? Dobra, idziemy teraz tutaj, mając nadzieję, że nikt za nami nie ma. Idziemy tutaj, dobra, zamykamy teraz za sobą i idziemy dalej, nie sprintujemy aż tak szybko. Dobra, czy ktoś tu jest? Halo? Nie, tutaj nikogo nie ma, bo ja się boję, że tak troszkę tutaj jakiś SCP śmieszny będzie. Okej. Kto to jest? Ja nie znam tego SCP-ka tutaj, ale ewidentnie jest jakiś dziwny, bo on sobie tutaj stoi na razie i nic nie robi. Nie wiadomo, czy ten SCP jest groźny, czy też nie, ale już tutaj mnie troszeczkę straszy, nie? Czekajcie. Jak ja mam przed nim uciec, no? On jest cały czas za mną! Ja się muszę... Chyba już mi dał spokój. Już muzyczka skończyła. O, winda, proszę, jedź do góry, no! A na dół możemy jechać, dobra. Już się tutaj nie pojawi, dlaczego on przez ściany przechodzi? Ja tego za bardzo nie rozumiem, ale ja tutaj potrzebuję jakąś śmieszną maskę. No, ja tutaj potrzebuję jakąś... Jedź sobie na dół, nie! Ale on jest chyba niegroźny, bo on mi tutaj nic nie robił. Nie jedź na dół! Do góry, znowu do góry! Jedź do góry! Ja tutaj potrzebuję jakąś maskę! Ja tutaj robię mi... No nie, jak ja umieram za chwileczkę, 32%, no! Ale ten SCP, którego ja tutaj... Ten, to on zjechał sobie na dół. Miejmy nadzieję, że już mnie tutaj nie złapie, a nic takiego mi nie zrobi, nie? Dobra, nigdzie go tutaj nie ma. Ja teraz pójdę sprawdzić, co to w ogóle za SCP był. Mając nadzieję, że on tutaj naprawdę nie będzie za mną teraz chodził. Dobra, on był gdzieś tutaj, nie? Jaka ta gra jest straszna. Mi się wydaje coś, że ja tutaj będę bardzo
bardzo dużo piszczał, no to jest po prostu masakra, nie? Dobra, zobaczcie, że go tutaj za nami nie ma, bo ja go wpuściłem teraz na dół, nie? Ja go po prostu spuściłem na dół i on chyba gdzieś... Czekajcie, czy ja tutaj dobrze idę? Tu jest coś w ogóle, coś... Nie, to nie jest nic... Jakim cudem on się tam pojawił? Oni się jakoś tutaj śmiesznie... O no... One się tutaj bugują jeszcze, bo to jest niemożliwe, że on sobie po prostu tak do mnie tutaj przyszedł, no. Przecież wszystkie drzwi były zamknięte, ja znowu tu jestem, ja tu nie chcę być. Ja tędy nie mogę chodzić, bo to... No, jakby się pewnie teraz ze mnie śmiecie, bo ta gierka nie jest dla mnie, no. Ja się jej strasznie boję, no. Dobra, pójdziemy sobie teraz tędy. Dobra, tam znowu jakaś winda była. Ja do tej windy nie mogę sobie tutaj teraz wejść, bo tam winda jest... No, znowu ten się tu pojawił, no. Ale on jest chyba niegroźny. Jeszcze ten... Szybko wychodź z nim. Szybko idź z nim. O. 16 SCP naraz, nie, już nie mam siły. Zamykaj te drzwi. Zamykaj te drzwi. Gdzie jestem w ogóle teraz? Gdzie ja jestem, no. Nie wiem, czy to zapisać teraz tutaj quick save'a. Na razie się skończyło, nie? Ja robię save'a. Nie wiem, czy jeszcze mogę zapisywać, bo już F5 mi nie działa. Bo wcześniej był taki śmieszny odgłos, a teraz nic się nie dzieje. Dobra, idziemy stąd, nie? Idziemy stąd. Moi drodzy, ja nie wiem naprawdę, gdzie tutaj mam iść. Na razie sobie po prostu eksplorujemy tutaj te lokalizacje wszystkie znowu. Przecież to wszystko wygląda tak samo, no. To wszystko jest bardzo podobne. O, jest, dobra, level pierwszy, zobaczcie. Znowu jesteśmy tutaj, gdzie chciałem być. Znowu jesteśmy tutaj, gdzie chciałem być. Idziemy teraz do góry. Level drugi jest zamknięty, dobra, idziemy teraz do levelu 3. Bo tutaj chyba było otwarte, dokładnie, tu jest otwarte. I zobaczcie, jak teraz tutaj ładnie, pięknie wygląda. Mniej więcej wiemy, gdzie już się ten SCP znajduje, ta cała fabryka. Nie wiem, jak to nazwać. Fabryka, Research Center Room i tak dalej. To się wszystko tutaj ładnie, pięknie w jakichś górach znajduje i bardzo mi się ten śnieg podoba, bo ja ogólnie też lubię tutaj śnieg. Ale dobra, wchodzimy sobie teraz tutaj dalej. Hello there. Jakaś małpka tutaj jest. I to też pewnie jest jakiś SCP. Nie, to jest creepy. To jest creepy. No! To jest za bardzo creepy dla mnie. To jest za bardzo creepy dla mnie, ja stąd idę, nie? Dlaczego się robi... Ej, co jest grane? Coś się robi bardzo ciemno! Chyba. Hello? Hello? Bardzo ciemno się zrobiło, nie? Ja tu nic nie widzę już, nie? Ja tu nic nie widzę. Jest tak ciemno, że ja nie... Że ja nie wiem teraz, na kogo mam tutaj czekać, nie? Albo co robić? Ja się po prostu tutaj schowam, nie? Ja sobie po prostu tutaj usiądę w rogu i poczekam, co się stanie, nie? Ten co jest u góry, to on powoduje chyba właśnie takie zaciemnienie tego wszystkiego. You lost the game. Dobra, postaramy się teraz jeszcze raz pójść do góry. Ja mam nadzieję, że mi się ten save teraz tutaj zapisał, bo ja co prawda klikam 17 razy na minutę F5 i no nie wiem, nie wiem, czy to zadziała. Zobaczymy teraz, czy to będzie tutaj wszystko w porządku, ale już tutaj... Masakra, te SCP jest bardzo dziwne, nie? Oh no, jednak nie, czyli ja mogę tylko zapisać 5 razy. Albo coś takiego, ja myślałem, że ja mogę tutaj zapisywać 16 080 razy. Ale jednak nie, kurde. Ja myślałem, że naprawdę, że quick save to taki, wiecie, jak, że sobie będę zapisywał co chwilę i tak dalej. Ale jednak to nie zadziałało. Dobra, tutaj są te kible, w których nic nie było. Za chwileczkę będzie tutaj ten taki śmieszny SCP, do którego chciałem wejść i poczytać sobie o nim. Bo możliwe, że on nie jest groźny, tylko ja się go po prostu bardziej tak jakby przestraszyłem teraz, no. Dzisiaj to on sobie tam stoi, ja... O,
tędy chyba tutaj mogę do niego wejść, dokładnie. I teraz zobaczmy tutaj. SCP-650 Hazardous Anomaly Teleporting Object. Okej, dobra, czyli on się teleportuje, ale na razie jeszcze nie wiem, jak go uniknąć, zabić, czy ja nie wiem, no security, coś tam. Wejść tutaj nie możemy, ale wydaje mi się, że jak myśmy mu pokazali, że my gdzieś tutaj jesteśmy obok niego, że weszliśmy i mu pokazaliśmy, że on nas zauważył, to teraz już się będzie do nas teleportował, więc teraz 650 zrobimy tak, że nie będziesz się za mną teleportował. Mając nadzieję, tam niby pisze, że on jest anomalia, coś tam jakaś śmieszna, ale no nie wiem, nie wiem, czy on jest groźny, czy też nie. Nie wiem, dlaczego ten SCP, który taki jak się mruży oczami, że on się też teleportuje, to nie powinno tak być, no. Dobra, idziemy sobie stąd, pójdziemy sobie teraz tutaj, zobaczcie, co tutaj się znajduje. Tu jest ten taki łuk śmieszny, bardzo, bardzo dziwne są te wszystkie korytarze tutaj i one mnie strasznie niepokoją, no. Dobra, tu mam jakieś biuro, które też jest zamknięte i dostać się tam nie możemy. To jest właśnie też kiepsko i znowu tutaj mamy tą windę, która... No do której nie możemy na dół sobie pojechać, bo potrzebujemy tutaj jakąś śmieszną maskę, no. Ale dobra, idziemy sobie teraz tutaj, znowu tędy pójdziemy, powrócimy sobie teraz tutaj. Ja oczywiście wszystkie drzwi zamykam za sobą, bo dzięki gamerowi, któremu strasznie, strasznie dziękuję za mniej więcej tam wstęp jakiegoś SCP, mówił mi zawsze, że muszę zamykać za sobą zawsze drzwi, bo to jest wtedy najbezpieczniej. Dobra, pójdziemy sobie teraz tędy, tutaj chyba też powinna być jakaś winda, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja nie wiem, czy to się wszystko tutaj tak randomowo ustawia, ale tak, tutaj znowu są te windy. Nie, tu nie są windy, SCP-330 Bodily Harm Hazard, okej, okay. Hazardous Anomaly, dobra. I tutaj też, wow, SCP-178 Cognito Hazard, Bodily Harm Hazard. Idziemy je zobaczyć. No! Ich tu nie ma! Ich tu nie ma, ale dlaczego mamy tutaj jakąś kaczkę? Ja tą kaczkę sobie tutaj mogę wziąć. Tylko miejmy nadzieję, że ten, który się tak teleportuje przez te ściany, za chwileczkę się tutaj nie pojawi. Dobra, tutaj i tutaj możemy sobie wziąć też cukierki. A jak mi się screen wgrywał, to ja widziałem, że tam możemy wziąć maksymalnie dwa. Czekajcie, zobaczymy sobie dokumenty. Czekajcie, ekwipunek, jakaś... No nie wiem, co to jest w ogóle, czy ja to tutaj teraz potrzebuję. Dokumenty placówki SCP-330. Huuu, considering recent incident, SCP is kept in secure storage until further notice. Level 2 clearance is required for access to coś tam. All direct description appears to be a small round stainless steel ball filled with a variable amount of rapid pieces. Take no more than 2, please. Nie bierz więcej niż 2, okay? When a quantity of candy greater than 2 pieces is removed, the offer instantly has both hands severed at the wrist by an unknown method. Okay, dobra, czyli jeżeli weźmiemy sobie tutaj więcej niż 2 cukierki, raz i dwa, to wtedy on nas oplata tutaj między rękoma, z tego co pamiętam. Ale weźmy sobie te dwa cukierki, bo najprawdopodobniej nie będziemy potrzebowali. No w sumie nie wiem też po co, ale weźmy sobie. No ja bym, wiecie co, wejdziemy sobie teraz do tego SCP. To jest 330 do 178 i zobaczymy, co to za SCP tutaj jest. Okulary jakieś, no, czekajcie, bo ja teraz tutaj mam jakiś, nie kontynuuj, tylko mamy teraz jakąś tutaj nowy dokument. SCP-178 jest sobie stored in a class 3 animals object by no fewer than 2, ok? When warned, the word begins perceiving large bipedal antenna, we activate a docel coś tam, interact with the enters results in serve coś tam. Czyli jak ubieramy te okulary, to wtedy go widzimy. To jest creepy. To jest teraz creepy, nie? Patrzcie teraz to, ja sobie ubieram okulary i nie widzimy go. Nie widzimy go, ale możemy go zauważyć, nie? Na razie go tutaj nigdzie nie ma, więc najprawdopodobniej też mogą być jakieś takie SCP, których po prostu... Co to było? To był ten SCP chyba, nie? I wydaje mi się, że on teraz tutaj też gdzieś... Bo myśmy go wypuścili! Myśmy go wypuścili i on mnie może teraz... No. Czy ja jak ściągnę te okulary, to czy... Dobra, czyli ja muszę mieć te okulary... Ja wezmę jeszcze jeden cukierek? Zabił nas! Dobra, coś mnie tutaj oplata, to jest właśnie to, o czym oni mówili, że jak weźmiesz więcej niż dwa cukierki, to wtedy on cię tutaj tak jakby oplata, no! On mi ręce urwał, wow! Czyli ja nawet nie mogę teraz do ekwipunku wejść, bo ja nie mam teraz rąk! Ale to jest creepy i teraz nawet nie będę mógł sobie tutaj otworzyć tych drzwi, bo ja wypuściłem tego SCP, nawet nie mogę już stąd wyjść i ja się po prostu tutaj wykrwawię, nie? Masakra! Wow, jakie to jest fajne, musimy tutaj na wszystkie SCP-ki uważać. You lost the game, koniec gry. Masakra. Muszę wam powiedzieć, że ten SCP jest bardzo, ale to bardzo fajne. I dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że powiedzieliście mi: juniorski, nagrywaj to, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa i fajna gra. Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że taki filmik instruktażowy do SCP
wam się podobał. Jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostajesz na dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć!